Niska frekwencja, wyborcze komentarze i druga tura wyborów prezydenckich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zapraszam Państwa na Telefakty, które dziś w całości poświęcone będą wczorajszym wyborom samorządowym. Znamy nieoficjalne wyniki wyborów samorządowych 2014. W Ostrowcu Świętokrzyskim będzie druga tura wyborów prezydenckich. 30 listopada zmierzą się ze sobą Zbigniew Duda z Prawa i Sprawiedliwości oraz zwycięzca pierwszej tury Jarosław Górczyński, który startował z własnego komitetu. Nieoficjalne wyniki kształtują się następująco. Jarosław Górczyński 10 119 głosów, Zbigniew Duda 6 728 głosów, Zdzisław Kałamaga 3 701 głosów, Leszek Sułek 1530 głosów, Krzysztof Adamski 1048 głosów, Krzysztof Ołownia 708 głosów. Poznali Państwo wyniki na Urząd Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Wczoraj wybieraliśmy również 23 przedstawicieli do Rady Miasta i także 23 przedstawicieli do Rady Powiatu. Według nieoficjalnych wyników skład Rady Miasta z 23 jednomandatowych okręgów wyborczych przedstawia się następująco. 7 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Tu mandaty otrzymali Włodzimierz Sajda z okręgu nr 2, Wojciech Kaczmarski z okręgu nr 6, Małgorzata Krysa-Kowal reprezentująca okręg nr 9, Dariusz Kaszuba z okręgu nr 15, Jerzy Wrona z okręgu 16, z okręgu 17 Artur Głąb, a także Andrzej Pałka reprezentujący okręg nr 21. Rekordową ilość mandatów zdobył Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego, bo w Radzie Miasta będzie miał aż 13 przedstawicieli, co daje możliwość samodzielnych rządów. Mandaty zdobyli Irena Renduda-Dudek z okręgu 1, Daniel Strojny, okręg nr 5, z okręgu 7 Mariusz Łata, Aron Pietruszka reprezentujący okręg nr 8, Marta Woźnicka-Kuzdak, okręg 10, z 11 Urszula Uba, z okręgu 12 Joanna Pikus, 13 Kamil Długosz, okręg nr 14 Kamil Kutryba, Kamil Stelmasik z okręgu 18, Włodzimierz Stec reprezentujący okręg nr 19, Irena Kowalczyk-Kwiecień z okręgu 20, a także Stanisław Choinka, okręg nr 23. Dwa mandaty zdobyła Platforma Obywatelska z okręgu 3 Artur Zawadzki, a także Paweł Celebański z okręgu nr 4. W Radzie Miasta znajdzie się także jeden kandydat niezależny startujący z własnego komitetu z okręgu nr 22 Marek Giemza. Nieoficjalnie do Rady Powiatu 8 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Mandaty zdobyli Zbigniew Duda, Piotr Kopański, Krzysztof Huszaluk, Ryszard Proksa, Hubert Żądło, Grzegorz Kazimierski i Mirosław Rogoziński. Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego zdobył do Rady Powiatu 6 mandatów. Mandaty zdobyli Łukasz Dybiec, Małgorzata Bień, Agnieszka Rogalińska, Stanisława Barańska, Mariusz Pasternak i Renata Ślusarz-Magiera. 5 mandatów należy do Platformy Obywatelskiej, Pawła Górniaka, Marcina Jabłońskiego, Eligiusza Micha, Jerzego Brożyny i Joanny Suski. Twój ostrowiecki samorząd zdobył 3 mandaty. W Radzie Powiatu znajdzie się więc Zdzisław Kałamaga, Halina Sławek i Piotr Maj. 1 mandat należy do Wojciecha Kotasiaka z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wczoraj przez cały dzień monitorowaliśmy przebieg głosowania. Na terenie miasta nie doszło do zakłóceń ciszy wyborczej. Z kamerą byliśmy tam, gdzie swoje głosy oddawali kandydaci na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Zapraszam na relację, którą przygotowały dla Państwa Anna Ciechocińska-Leśniak oraz Klaudia Cybulska. Znajdujemy się przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tutaj swoją siedzibę ma Obwodowa Komisja Wyborcza nr 29 i 30, a za chwilę swój głos w wyborach odda wspólny kandydat na prezydenta koalicji TOS PO-SLD Zdzisław Kałamaga. Nadszedł dzień wyborów. Jakie emocje w tym dniu? To są pewnie emocje, bo czekamy jeszcze tak za kilkanaście godzin, będziemy wiedzieli wszystko. Cieszę się, że akurat w momencie, w którym byłem, sporo ludzi przyszło akurat do głosowania.
Mam nadzieję, że dobra będzie frekwencja. Deszcz podobno nie będzie padał. Trochę jest chłodnawo, ale nic nie szkodzi. Spacer jest potrzebny. Cóż ja mogę powiedzieć? No są tu, jakby nie było, emocje po miesiącu takiej kampanii trochę dziwnej, trochę nerwowej, a dziwnej dlatego, że mało było rozmów programowych. Głównie moi kontrkandydaci mówili o takich gładko brzmiących hasełkach. No i zobaczymy, komu wierzą wyborcy. To znaczy, nie ukrywam, że emocje są zawsze. Przecież człowiek jak startuje i jak się w coś angażuje, to chciałby, żeby zakończyło się to sukcesem. Że akurat dotyczy mojego męża, no jakby nie był wart tego, to bym pewnie z nim nie była. Więc sądzę, że jest wart, żeby tym prezydentem zostać. A jeśli chodzi o jakieś takie innego typu przeżycia, to dla mnie nie jest to nowość, nie jest to nic nadzwyczajnego. Ja już byłam córką prezydenta, byłam żoną prezydenta, żoną starosty. No myślę, że może jeszcze będę, ale tak naprawdę to człowiek zawsze jest człowiekiem. Skończą się wybory, jest jedna funkcja, druga funkcja z wyboru. Raz się jest, raz nie, a z człowiekiem trzeba być zawsze, więc to jest najważniejsze chyba. Za chwilę swój głos w wyborach. Tutaj w obwodowej komisji wyborczej numer 15 w zespole szkół numer 1 odda kandydat na prezydenta Leszek Sułek. Cieszę się z tego, że jest ładna pogoda, da to szansę na większą frekwencję, bo myślę, że właśnie duży udział mieszkańców w wyborach może spowodować, że ten wybór będzie lepszy, właściwszy, zostaną wybrani ludzie, którzy rzeczywiście na to zasługują. Tu w Komisji Wyborczej w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim za chwilę głosować będzie kandydat na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Duda. Na gorąco tuż po głosowaniu pytamy kandydata na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jakie emocje w tym dniu towarzyszą? No, chcemy zobaczyć, czy ludzie oczekują zmian. Z tego, co widać z frekwencji, to jednak dużo ludzi weźmie udział w wyborach. Jest to na pewno sukces wszystkich kandydatów. Zachęcili ludzi do tego, żeby uczestniczyli w naszym życiu samorządowym. My jesteśmy dobrej myśli. Wyrazy sympatii, które do mnie docierały, czy docierały do naszych kandydatów, pokazują, że jednak program, który przedstawialiśmy, czas na zmiany, ludzie odbierają bardzo dobrze. Jesteśmy pełni optymizmu przed jutrzejszym wynikiem wyborczym. Dziś bardziej ulga, że kampania pracowita się zakończyła, czy raczej stres i nerwy? Jedno i drugie, tak naprawdę jedno i drugie. Kampania się zakończyła, ale nie można żyć tylko i wyłącznie kampaniami. To jest ciężka praca dla ludzi, która zacznie się dokładnie w pierwszy dzień po wyborach. Do tego trzeba się z powrotem przygotowywać, zbierać energię przez dzisiejszy dzień. No i zobaczymy, jak mieszkańcy nas ocenili za poprzednie 4 lata, kiedy byliśmy mocną opozycją, pokazującą braki i błędy w naszym mieście. Jesteśmy w Szewnie, tutaj w publicznym gimnazjum, gdzie ma swoją siedzibę obwodowa komisja wyborcza. Na głosowaniu wraz z małżonką pojawił się kandydat na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Krzysztof Ołownia. Dzień dobry Państwu. Tak, ogromne zdenerwowanie. No dzisiaj jest taki sprawdzian dla nas wszystkich, dla całej naszej struktury. Sprawdzian tego, w którym miejscu znajduje się nasza partia, która jest nową siłą polityczną w Ostrowcu. No, liczę na to, że młodość, kompetencje przyniosą efekty. Czy jest Pan optymistą? Tak, jak najbardziej jestem optymistą. Pani się dzielił nerwy dzisiaj? Myślę, że nie. Ja raczej z natury jestem osobą bardzo spokojną. I właściwie dochodzę do wniosku, że najważniejsze jest nie to, kogo dzisiaj mieszkańcy wybiorą, ale co te wybrane osoby zrobią dla mieszkańców w przyszłości. Frekwencja na godzinę 12:30 to niecałe 12%. Dzisiaj z przymierzeńcem nie jest pogoda, jednak w obwodowych komisjach wyborczych dość duży ruch, więc miejmy nadzieję, że ta frekwencja będzie wysoka. Witam.
Pytam pana, jakie emocje towarzyszą w tym dniu? To jest raczej spokój czy zdenerwowanie? Spokój. Jest to bardzo ważny dzień dla wszystkich mieszkańców w różnych miejscowościach. Wybory samorządowe są wyborami najbliżej ludzi. To władza, która decyduje o bezpośrednim życiu w miastach, miasteczkach, małych miejscowościach, stąd to są bardzo ważne wybory. Cieszę się bardzo, że jest duża frekwencja, bo to pokazuje, że ten głos będzie głosem większości i na tym wszystkim nam powinno zależeć. Jesteśmy przed budynkiem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji przy ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tutaj swoją siedzibę ma Obwodowa Komisja Wyborcza nr 32. Za chwilę swój głos w wyborach wraz z rodziną odda kandydat na prezydenta Krzysztof Adamski. Myślę, że przede wszystkim spokój i wiara w to, że mieszkańcy zadecydują i opowiedzą się przede wszystkim za zmianami dla naszego miasta, bo to jest najważniejsze w tych wyborach. Najważniejsze jest to, żeby nasze miasto zmieniło swój wizerunek z tego, który miało przez ostatnie 8 lat takiego zaniedbanego miasteczka, jak to określił pan starosta w jednej z debat, na to, co zasługuje tak naprawdę, na miasto, jakim jest, z tymi wspaniałymi mieszkańcami i ze wspaniałymi ludźmi, którzy tu po prostu mieszkają. Pan jest optymistą? Myślę, że gdybym nie był optymistą, to pewnie bym nie wystartował w tych wyborach. Myślę, że będzie dobrze, a to będzie dobrze oznacza to, co mówiłem wcześniej, że przede wszystkim nastąpią zmiany na lepsze w naszym mieście. Pani tutaj dzielnie wspiera męża? Tak, oczywiście kibicuję mężowi, trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że dużo wyborców pójdzie zagłosować. Dziś podczas głosowania towarzyszymy kandydatom na urząd prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ale w komisjach wyborczych spotykamy także kandydatów do Rady Miasta, Powiatu, a także sejmików województwa. Pani dyrektor, nadszedł dzień wyborów. Jakie w związku z tym dniem dzisiaj emocje pani towarzyszą? Właściwie emocje już opadły i teraz jest tylko czekanie na wynik, więc zobaczymy, wieczór pokaże, jakie te wyniki będą. Tutaj w Szkole Podstawowej nr 1 spotkaliśmy dzisiaj także Eligiusza Micha z Platformy Obywatelskiej, który kandyduje do Rady Powiatu z okręgu nr 2. Dziś na głosowanie Eligiusz Mich przyszedł wraz z rodziną. Myślę, że chyba ulga, że już po wszystkim kampania jednak była dość emocjonująca i myślę, że nas wszystkich już trochę wyczerpała. Te dwa dni, ta cisza wyborcza jest potrzebna dla wszystkich i dla kandydatów, i dla wyborców, żeby decyzję dzisiejszą podjąć już bez emocji, tylko tak na spokojnie i myślę, że te dwa dni bez kampanii to jest najlepsze, co mogło się zdarzyć. Jesteśmy w Urzędzie Miasta w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej i rozmawiamy z jej wiceprzewodniczącym, panem Arturem Łakomcem. Możemy powiedzieć, jaka frekwencja? Na godzinę 12:30 było to 11,78%. Także na tą chwilę nie mieliśmy żadnych sygnałów o zakłóceniu ciszy wyborczej. Głosowanie przebiega w sposób prawidłowy. Tu jako Urząd Miasta też zapewnia dowóz osób niepełnosprawnych. Na godzinę 14:30 około 9-10 osób taką potrzebę zgłosiło. Na bieżąco telefony są odbierane, jest parę samochodów, które właśnie te osoby, które nie mają problemy z dojściem do lokalu wyborczego, są dowożone. Emocje kandydatom na urząd prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego towarzyszyły przez cały dzień, jednak największe pojawiły się dopiero wieczorem. Nasze ekipy odwiedziły sztaby wyborcze wszystkich kandydatów na urząd prezydenta. Znajdujemy się przed siedzibą Ostrowieckiego Prawa i Sprawiedliwości, gdzie na wyniki wyborów samorządowych oczekuje kandydat na prezydenta Ostrowca Zbigniew Duda i kandydaci na radnych. Idziemy sprawdzić, jakie emocje im towarzyszą. Ze mną kandydat na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Zbigniew Duda. Jak pan sądzi, czy będzie druga tura, czy może wszystko rozstrzygnie się w pierwszej? No, to zależy od tego, jak wyborcy zagłosowali. Natomiast no, każdy chciałby, żeby to było rozstrzygnięcie w pierwszej turze. Natomiast jednak jest spora liczba kandydatów i te głosy jednak się porozbijają.
chociaż uważam, że Prawo i Sprawiedliwość osiągnie doskonały wynik, tak jak uzyskało najlepszy wynik w kraju według danych sondażowych. W Ostrowcu ten wynik będzie znacznie lepszym wynikiem. Składa się na to praca wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości, wszystkich osób, które były z nami na listach, które tworzyły prawą stronę. Pokazaliśmy, że możemy być jednością, że możemy razem pracować i że razem będziemy pracować dla Ostrowca. Sondaże pokazują, że jeśli ta druga tura będzie, no to ma pan duże szanse, aby się w niej znaleźć. Z kim chciałby się pan tam znaleźć, albo z kim pan obstawia, że w tej drugiej turze mógłby się znaleźć? Tak naprawdę to w drugiej turze będzie któryś z członków TOS-u, czyli osób, które do tej pory rządziły Ostrowcem. No, jeden jest aktualnie członkiem TOS-u, a drugi kandydat no, 2 tygodnie temu przestał być członkiem TOS-u, więc cały czas spotykam się, jeżeli będę w drugiej turze, spotykam się z przedstawicielem TOS-u, więc to żadna różnica. Jak pan ocenia może wyborców? Czy udało się zmobilizować wyborców swoją kampanią do tego, aby poszli do urn? Jestem przekonany, że kampania Prawa i Sprawiedliwości była na tyle dobra. Kampania wszystkich osób, które kandydowały z naszych list, pokazała wyborcom, że warto iść do wyborów, że warto liczyć na zmiany, bo te zmiany mogą u nas nastąpić. Stąd mamy dużą frekwencję. Frekwencja w województwie świętokrzyskim jest najprawdopodobniej najwyższą w kraju. Widać, że ludzie mają dość tego, co się dzieje i chcą jednak tych zmian, o czym my cały czas mówiliśmy. Jak pan sądzi, ile mandatów uda się zgarnąć waszemu komitetowi? Jaki wynik byłby dla was zadowalający? Trudno powiedzieć, jest to takie wróżenie z fusów. Na pewno uzyskamy wynik lepszy niż mieliśmy w poprzednich wyborach. Pragnę przypomnieć, że po poprzednich wyborach mieliśmy największy klub radnych w mieście i mieliśmy trzeci co do wielkości klub radnych w powiecie. Te wyniki zostaną na pewno poprawione, myślę, że dużo poprawione. Rozmawiam z panem Andrzejem Sołtyką, kandydatem do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Proszę pana, PiS zapowiadało ostrą rywalizację z PSL-em o mandaty do Sejmiku. Jak to wygląda? Uda wam się? No jesteśmy pełni nadziei, jednak trzeba poczekać na przynajmniej wyniki z części okręgów wyborczych, no na sondażach nie można jeszcze, po sondażach nie można wiele wnioskować. Trudno powiedzieć, jak to będzie. A jak emocje tutaj w komitecie? Oczekujecie na pierwsze wyniki? Jest zdenerwowanie? To znaczy, powiem pani, po wstępnych wynikach sondażowych przyjmujemy ze spokojem, czekamy na pierwsze wyniki, które będą napływać z komitetów wyborczych. Zobaczymy. Jak pan wygra lepszy. Jak pan sądzi, ile mandatów uda się zgarnąć waszemu komitetowi? Jaki wynik będzie was zadowalał? W zeszłych wyborach do Sejmiku PiS, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 2 mandaty. Każdy wynik lepszy będzie sukcesem. Ja tu koledzy mówią, że jestem bardzo dużym optymistą, bo uważam, że tych mandatów może być 4. No ale zobaczymy. Zobaczymy po wynikach. Ze mną Dariusz Kaszuba, kandydat do Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Proszę powiedzieć, co pan myśli o jednomandatowym okręgu wyborczym? Myślę, że to jest dobry pomysł i chyba warto śladowania nie tylko na szczeblu wyborów do Rady Miasta, ale również do Rady Powiatu. Jest to okazja wypromowania lokalnych liderów i myślę, że tak już powinno być zrobione nieco wcześniej. Zobaczymy, to jest to pierwszy eksperyment tego typu, jaki chyba wszyscy wspólnie przeżywamy. Poprzednie 2 mandaty zdobyłem jednak przy ordynacji starego typu. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Jest to taki chyba swoisty eksperyment, który dotyka wszystkie szczeble samorządu. Zaczęto od samorządu miejskiego. Zobaczymy, jak będzie dalej. Czy jest pan spokojny o swój wynik w takim razie? Absolutnie nie. To przecież wyborcy decydują. Więc ja jestem związany z osiedlem, które jest w moim rejonie, obwodzie wyborczym. Od 23 lat już tam pracuję, zaś być spokojnym raczej nie. Dopiero wyniki pokażą, czy można być spokojnym, czy nie. Zawsze liczy się na swoje szanse, ale to tak naprawdę wyborcy decydują. No i podliczenie głosów pokaże wynik. Jest zdenerwowanie?
Na pewno częściowo tak. No chyba bym kłamał, gdybym mówił, że jestem spokojny, nie udawałbym siły spokoju tutaj, bo na pewno wewnątrz dzieje się taka wewnętrzna walka, czy rzeczywiście wyborcy ocenią je na plus, chociażby biorąc pod uwagę ostatnie kadencje, ostatnie lata pracy tej kadencji, która właśnie upływa, czy na minus. Zobaczymy. Będziemy czekać cierpliwie na wyniki. Na razie sondaże pokazują, że mamy przewagę w kraju. Myślę, że się także przełoży na Ostrowiec. Jak pan sądzi, ile mandatów zgarnie wasz komitet? Szacunki są ostrożne, ale jeżeli mówimy o Radzie Miasta, były takie przymiarki do 10, może nawet 11 mandatów. Zobaczymy. To jest kwestia naprawdę względna, bo szacowanie jest obarczone dużym błędem z racji tego, że po raz pierwszy mamy jednomandatówki i zobaczymy, jak wyborcy do tego podejdą. Zobaczymy też, jak będzie wyglądała frekwencja, gdyż w tym roku, w tych wyborach zapowiada się ciekawie, że przekroczony zostanie ten próg słabości, powiedzmy, samorządowej ostrowieckich mieszkańców, którzy do tej pory, powiedzmy, nie zaszczycali wyborów dużą frekwencją. W tym roku jest szansa, że ta frekwencja będzie wyższa. Właśnie, a propos wyborców. Jak pan sądzi, czy waszą kampanią udało się zmobilizować wyborców, czy to przekonanie o bierności obywatelskiej może minąć? Na pewno jest kilka przyczyn spodziewanej wyższej frekwencji. Na pewno dobra kampania, ale również to, że wszyscy bez względu na szyld polityczny zgłaszali apele, wygłaszali apele, występowali w mediach, mówiąc o tym, aby iść na wybory, zabrać sąsiadów, iść na wybory, po to, aby frekwencja była wyższa, aby wszyscy maksymalnie, największej liczbie mogli wypowiedzieć się na temat funkcjonowania samorządu i osób, które w nim się mają znaleźć. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, taka kampania propagowania obowiązku obywatelskiego, bo ten obowiązek obywatelski przez lata jednak był na niskim poziomie, zaś teraz możemy obserwować no, naprawdę frekwencję większego wymiaru. Miejmy nadzieję, że podniesie się ona na pewno znacząco w porównaniu do ostatnich wyborów na terenie naszego województwa, chociaż sondaż, jaki słyszeliśmy w Radiu Kielce przed chwilą, mówi o tym, że niestety województwo świętokrzyskie tej frekwencji dużej nie ma. No nie wiadomo, czym to tłumaczyć, zobaczymy, jak wypadnie powiat ostrowiecki. Na wyniki wyborów oczekuje także Komitet Wyborczy Wyborców Lewicy Ostrowieckiej. Zapytamy ich o to, jakie nadzieje wiążą z wynikami wyborów samorządowych 2014. Rozmawiam z kandydatem na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, Krzysztofem Adamskim. Proszę powiedzieć, czy będzie druga tura, czy może wszystko rozstrzygnie się w pierwszej? Nie, według wszystkich sondaży wszystko wskazuje na to, że jednak druga tura będzie. Natomiast jaki skład będzie, myślę, że to tak naprawdę do końca nie wiadomo. Wszyscy kandydaci mieli w mojej ocenie akurat dość porównywalne szanse. Także dzisiaj na chwilę obecną wskazywanie, kto wejdzie do drugiej tury, myślę, że to się okaże za 2-3 godziny. Czy myśli pan, że jest taka szansa, że znajdzie się pan w drugiej turze, a jeśli tak, to z kim? Myślę, że każdy, tak jak powiedziałem, każdy z kandydatów ma szansę wejść do drugiej tury. Dzisiaj wszyscy w czasie kampanii spośród 6 kandydatów 5 wskazywało potrzebę zmian w Ostrowcu i myślę, że to jest najważniejsze, żeby mieszkańcy zagłosowali tak, aby Ostrowiec mógł zafunkcjonować zupełnie inaczej, aby przestał być tym, co nazwał pan starosta Kałamaga miasteczkiem, a zaczął być miastem. Miastem, które będzie konkurencyjne na terenie województwa i to jest najważniejsze. Natomiast wskazywanie na to, kto będzie w drugiej turze, tak jak mówiłem, dzisiaj w mojej ocenie każdy ma szansę wejść do drugiej tury. Lewica Ostrowiecka powstała przed samymi wyborami jako nowa taka formacja. Jakie nadzieje wiążecie z tymi wyborami i co by było dla was sukcesem? Ja myślę, że powstanie Lewicy Ostrowieckiej to był taki sygnał dla mieszkańców Ostrowca, że Lewica Ostrowiecka nie musi mieć twarzy, którą obecnie w Ostrowcu prezentuje SLD. To nie muszą być osoby, które w mojej ocenie i tylko mojej, myślę, że nas wszystkich na scenie politycznej Ostrowca nie sprawdziły się. I to jest nasz duży sukces. Myśmy przede wszystkim chcieli pokazać to, że Lewica może mieć tą inną twarz i tą twarz inną ma. Może się zajmować przede wszystkim sprawami ludzi, bo to było naszym wiodącym celem i dbać o rozwój naszego miasta, a nie wchodzić, nie dać spychać miasta na manowce naszej powiatowej, lokalnej polityki, prawda? Jak pan sądzi, przewiduje, ile mandatów wasz komitet
zgarnie? My będziemy się cieszyć z każdej ilości mandatów, niezależnie od tego, ile to będzie. Tak jak pani zauważyła, jesteśmy nowym ugrupowaniem, które dopiero wchodzi na lokalną scenę polityczną. Dlatego każda ilość mandatu, czy bez względu na to, czy będzie to jeden, dwa, trzy mandaty, dla nas będzie to ogromny sukces, prawda? Myślę, że zaprezentowaliśmy taką nową twarz, nową odmianę lewicowości i myślę, że to zostanie w pełni zaakceptowane przez mieszkańców Ostrowca. Jeśli nie w tych wyborach, to na pewno za 4 lata. Ze mną kandydat do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Gumuła. Proszę powiedzieć, co pan sądzi o jednomandatowych okręgach wyborczych? Ja myślę, że powinny się sprawdzić, ponieważ na dzień dzisiejszy widzimy, że ludzie jednak głosują na danego człowieka, nie na ugrupowanie i dlatego to powinno w Ostrowcu się sprawdzić. Jak pan ocenia swoje szanse? No, myślę, że ocena wyjdzie po wyborach. Z tymi ludźmi, co się spotykałem, jednak byli otwarci na te zmiany i mówili, że będą głosować na moją osobę. Ile mandatów dla waszego komitetu będzie sukcesem? To znaczy, my liczymy na i będziemy się cieszyć z każdego mandatu, ponieważ jest to ugrupowanie nowe, jako Lewica Ostrowiecka, która powstała i każdy mandat będzie dla nas sukcesem. Rozmawiam z kandydatem do Rady Miasta Ostrowca, Zdzisławem Hebą. Proszę powiedzieć, co pan uważa o jednomandatowych okręgach wyborczych? Uważam, że to jest bardzo dobry wybór. Uważam, że tak samo powinny być zrobione okręgi jednomandatowe do Sejmu. Powinien być Senat zlikwidowany i jestem za likwidacją powiatów. Jak ocenia pan szanse waszego komitetu w tych wyborach? Uważam, że mamy dosyć duże szanse. Jednomandatowe okręgi wyborcze sprawiają, że liczy się człowiek, nie partia polityczna. Także program jest bardzo dobry. Nowa twarz Lewicy Ostrowieckiej powinna zafunkcjonować. Jakie emocje tutaj w waszym sztabie? Zdenerwowanie czy może spokój? Nie, jedno i drugie powiem. No, każdy liczy na sukces. Po to się startuje, żeby po prostu wygrać. Jakie są pana plany po wygranej? Na pewno praca na rzecz mieszkańców Ostrowca. Po to startuje, żeby działać dla nich. Znajdujemy się w miejscu, gdzie na ogłoszenie wyników czeka Komitet Wyborczy Wyborców Nowej Prawicy Ostrowiec. Obok mnie kandydat na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, pan Krzysztof Ołownia. Panie Krzysztofie, jak nastroje? Optymistyczne. Czekamy z niecierpliwością na ogłoszenie wyników. Mam nadzieję, że będą korzystne dla naszej partii. Tak jak mówię, optymistycznie podchodzimy do wyników. Jednak ostatni sondaż przeprowadzony przez Gazetę Echo Dnia nie był przychylny dla pana kandydatury. Czy uważa pan, że to wszystko może się tak zmienić, że jednak zostanie pan prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego? Bardzo bym sobie tego życzył, moim wyborcom również. No zobaczymy, tak jak mówię, optymistycznie podchodzimy do tej kampanii. Mieliśmy wiele sygnałów pozytywnych od wyborców, także zobaczymy. Jesteśmy młodą polityczną siłą na naszej scenie lokalnej. Jest to w pewnym sensie dla nas sprawdzian. Optymistycznie patrzymy w przyszłość w każdym bądź razie. Dokładnie. Kongres Nowej Prawicy to nowa, młoda formacja polityczna. Czy macie szansę odegrać znaczącą rolę w tych wyborach? Jak wspomniałem, mam taką nadzieję. Uczymy się cały czas. Jesteśmy młodą siłą polityczną. Mamy struktury pełne młodych, zaangażowanych, kompetentnych ludzi. Mam nadzieję, że jeżeli to nie w tych wyborach, to na pewno w przyszłych zaprocentuje. Patrzymy optymistycznie w przyszłość. Do tej pory nie był pan kojarzony z ostrowiecką sceną polityczną. Czy to po tych wyborach ma szansę się to zmienić? Mam taką nadzieję. Mam dopiero 40 lat. Zaczynam swoją karierę polityczną. Moja twarz, myślę, że po tych wyborach już będzie rozpoznawalna, a na pewno na tych wyborach nie poprzestanę. Jak ocenia pani przebieg tej kampanii wyborczej? Bardzo pozytywnie. Należy podkreślić, że właściwie była to dla nas pierwsza
tak intensywna kampania. Zdobyliśmy nowe doświadczenia, wielu rzeczy nauczyliśmy się i będzie to zapewne procentowało w przyszłości. Wykorzystamy więc to z całą pewnością przy następnych wyborach. Dziś, kiedy już jest po pierwszej turze wyborów, zmieniliby coś Państwo w tej kampanii wyborczej? Na pewno tak, bo doświadczenia są i pozytywne, i pewne negatywne. I na tych, zwłaszcza tych gorszych, zbudujemy coś w przyszłości lepszego. Także, tak jak mówię, to będzie procentowało w przyszłości. Na ilu radnych liczycie? Na jak największą liczbę. Na pewno mamy bardzo kompetentnych ludzi, jeżeli chodzi o ludzi, którzy są sensu stricto członkami KNP, to są ludzie przygotowani, a byli radnymi. Zobaczymy, jak społeczeństwo dorosło, jeżeli chodzi o wybory, czy dorosło do tego, aby postawić na kogoś innego, czy cały czas na tych samych ludzi. A proszę nam powiedzieć, co pan sądzi o jednomandatowych okręgach wyborczych? Z jednej strony są bardzo dobre, z drugiej strony są bardzo złe. Bardzo złe z tego powodu, jeżeli chodzi na przykład o Senat, co mieliśmy do czynienia, że potężne koszty, jeżeli jakiś radny wypadnie, a z drugiej strony ludzie głosują na osobę, prawda? Nie zawsze ją znają, jeżeli uważają, że ta osoba jest dobra, no to jest w porządku, ale to wszystko ma plusy i minusy, także nie ma złotego środka. Na zegarkach po 21, a to oznacza, że wszystkie komisje wyborcze zostały zamknięte. My znajdujemy się w miejscu, gdzie na ogłoszenie wstępnych wyników czeka Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego. Wejdźmy do środka i zobaczmy, jaka atmosfera panuje w sztabie wyborczym. Znajdujemy się w miejscu, gdzie na ogłoszenie wstępnych wyników czeka Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego. Obok mnie pan kandydat na prezydenta, pan Jarosław Górczyński. Panie pośle, komisje wyborcze zostały właśnie zamknięte. Jak atmosfera? Emocje opadły, czy wręcz przeciwnie? Atmosfera bardzo dobra. Cieszymy się bardzo, że jest duża frekwencja. Pierwsze sygnały, które do nas docierają, potwierdzają to. I ja uważam, że im wyższa frekwencja, tym lepiej dla mieszkańców. Wtedy ten wybór jest właściwszy. Stąd bardzo się cieszę, że tak dużo naszych mieszkańców poszło do lokali wyborczych i oddało swój głos. To jest bardzo budujące, bardzo pozytywne i to są właśnie te oznaki dojrzałej demokracji, na czym wszystkim nam powinno zależeć. Udało się panu zgromadzić wokół siebie wiele osób. Jak pan uważa, ilu z nich otrzyma mandaty? Życzyłbym, żeby wszyscy byli wygrani i myślę, że wszyscy będą wygrani, bezpośrednio bądź pośrednio. Wystawiliśmy jako Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego pełne listy, gdzie pozostałym komitetom nie udało się tego zrobić. Jedynie PiS wystawił, podobnie jak my, pełną listę, czyli 23 kandydatów do Rady Miasta i 46 kandydatów do Rady Powiatu. Jestem przekonany, że nasi kandydaci z naszych list wejdą bardzo mocno do Rady Miasta i będą tworzyć bardzo dużą, liczną ekipę w Radzie Powiatu. Sądzi pan, że będzie druga tura wyborów, czy wszystko uda się rozstrzygnąć dzisiaj? To wszystko zależy od tej frekwencji, o której mówiłem. Im wyższa frekwencja, tym nie ukrywam, lepszy wynik dla mnie. Stąd byłem bardzo zainteresowany, żeby jak najwięcej naszych mieszkańców, mieszkańców Ostrowca poszło do urn wyborczych. Gdyby była jednak ta druga tura i znalazłby się pan tam, z kim chciałby pan konkurować? Dla mnie najważniejsze jest to, co się będzie działo dla Ostrowca. Ważne, aby kontrkandydat też mówił w jedną stronę, żebyśmy myśleli o przyszłości Ostrowca. My tutaj na dole, na poziomie samorządów lokalnych, nie powinniśmy myśleć o dużej polityce. Powinniśmy bezpośrednio wspierać lokalne działania i nie różnić się politycznie, a robić działania, które są z korzyścią dla lokalnej społeczności. Ze mną pan Piotr Dasios, szef sztabu Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego. Panie Piotrze, kampania wyborcza za nami. Jak pan ocenia jej przebieg? Znaczy, kampania była nad wyraz spokojna. Oceniamy, była krótka, bo jakby te wybory uzupełniające do Senatu spowodowały, że ta kampania naprawdę była krótka. I też nie owocowała jak w jakieś takie emocje większe, także dość spokojna, nawet wręcz porównując inne kampanie sprzed 4 czy 8 lat, nawet nudna. Gdyby mieli Państwo możliwość zmian, dokonaliby Państwo jakichś? Znaczy, myśmy zrobili to, co zaplanowaliśmy, także nastawialiśmy się na taką spokojną, merytoryczną kampanię i taka była. Czy udało się zmobilizować mieszkańców, aby poszli na wybory?
Tak, jeszcze do końca nie wiemy pełnej frekwencji, ale tak wszystko wskazuje, że około 40%, może przekroczyć 40%. Ja liczyłem, że jednomandatowe okręgi wyzwolą tutaj wśród mieszkańców większe zainteresowanie wyborami. No niestety jakoś się to nie do końca przełożyło. Liczyliśmy na frekwencję rzędu 40, przynajmniej 5%. A właśnie co pan sądzi o tych jednomandatowych okręgach? Znaczy, to jest taki następny etap demokracji. Nie? Dla mnie sens mają wybory, gdyby były na każdym szczeblu okręgi jednomandatowe. Wtedy wyborcy znają swojego przedstawiciela, mogą go rozliczać. To jest taki następny etap demokracji, do której dążymy. Ile wam się uda zdobyć mandatów? Znaczy, liczymy na sporo mandatów do Rady Miasta, bo wystawiliśmy we wszystkich okręgach bardzo dobrych, nowe twarze, także mamy też kilku radnych, ale nastawiliśmy się na nowe, ale doświadczone w środowiskach twarze znane i tutaj liczymy, że możemy osiągnąć naprawdę może połowę nawet miejsc w Radzie Miasta. Oczekiwanie na wyniki wyborów samorządowych 2014 w pełni. Znajdujemy się właśnie przed sztabem wyborczym Twojego ostrowieckiego samorządu. Sprawdźmy, jakie emocje panują tu kilka minut przed 22. Ze mną jest Zdzisław Kałamaga, kandydat Twojego ostrowieckiego samorządu, Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I na wstępie chciałem zapytać, jakie emocje panu towarzyszą właśnie po zamknięciu lokali wyborczych? Zawsze są emocje, zawsze te parę godzin jest oczekiwania. Dzisiaj powiedzmy jest społeczeństwo tak, nie wiem, podzielone, rozedrygane w tych wszystkich rozmaitych emocjach, że w zasadzie każdy wynik jest w Ostrowcu możliwy. Mam pełną tego świadomość, ale to nie pierwsze wybory dla mnie, w związku z tym staram się do tego podchodzić normalnie. Poczekamy jeszcze kilka godzin, kiedy będzie werdykt. Na co liczy Twój ostrowiecki samorząd w tych wyborach? No, każda opcja polityczna czy stowarzyszenie wystawiając swojego kandydata liczy oczywiście na zwycięstwo w tych wyborach. My również tego oczekujemy, że ja będę tym kandydatem, który przejdzie do drugiej tury, bo na pewno będzie druga tura przy 6 kandydatach. Zobaczymy. Jeżeli druga tura, to z kim chciałby się pan w tej drugiej turze znaleźć? Powiem, że wszystko jedno, to będzie może nie do końca prawdziwe. Chociaż, tak prawdę powiedziawszy, ja prezentuję pewien określony sposób uprawiania polityki, bo tu jest polityka w samorządzie tylko w momencie wyborów, potem to są już twarde decyzje i po prostu, które z polityką niewiele mają wspólnego. Natomiast chcę powiedzieć tak, że jeżeli wyborcy w Ostrowcu Świętokrzyskim uwierzą w te okrągłe hasełka, w iluzje, w te miałkie jakieś tam plany, prawda, których nikt zresztą nie z moich kontrkandydatów nie ujawnił. Ja przynajmniej powiedziałem publicznie, co zamierzam zrobić. Jeżeli w to uwierzą, to uwierzą, mój Boże kochany. Na demokrację się nigdy nie wolno obrażać i będzie prezydent, który będzie próbował być może wtedy powiedzieć, co zamierza w Ostrowcu zrobić. Ja od samego początku twardo, jednoznacznie mówiłem o realiach, jakie są w Ostrowcu, co można zrobić, jakie decyzje można w tym momencie podjąć, oparte na określonych faktach. A czy mieszkańcy w to uwierzyli? Zobaczymy. Według wstępnych, nieoficjalnych jeszcze ustaleń wynika, że frekwencja wyborcza w Ostrowcu Świętokrzyskim dość niska, o ile nie najniższa w całym województwie. Jak pan myśli, co może być przyczyną właśnie tak niskiej frekwencji? No to jest właśnie zadanie dla wszystkich tych, którzy w tych wyborach uczestniczą i to nie dotyczy tylko prezydenta i starosty, dotyczy to także wszystkich radnych, którzy są współodpowiedzialni za taki stan rzeczy, bo u nas tak się akurat porobiło, że osoby, które ponoszą odpowiedzialność, to są ci, którzy pełnią funkcję wykonawczą. Prezydent, starosta zapomina się o pozostałych. Jest to rzeczywiście ogromne wyzwanie dla lokalnych elit politycznych po to, żeby próbować przekonać mieszkańców do pewnych rozwiązań. U nas obowiązujące hasło jest takie, w które część, a może nawet i większość mieszkańców wierzy, że
to prezydent i starosta jest odpowiedzialny za tworzenie miejsc pracy, bo to jest kluczowy problem dla miasta. Także i środki masowego przekazu w tym kierunku idą i twierdzą, że w zasadzie tak to jest, a za to są odpowiedzialni przedsiębiorcy. Wiele rzeczy w tych sprawach należy zmienić. Najtrudniej się zmienia mentalność ludzi, ale trzeba taki wysiłek podjąć. Moim zdaniem jest to jeden z największych problemów, które niezależnie od wyników tych wyborów stoją przed nami. Dziękuję bardzo. Był komentarz Zdzisława Kałamagi, kandydata Twojego Ostrowieckiego Samorządu, Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. O komentarz poprosiliśmy prezesa Stowarzyszenia Twój Ostrowiecki Samorząd, Waldemara Marka Palucha. I pierwsze pytanie, pan spokojny o wynik tych wyborów? Proszę pana, ja zawsze jestem spokojny, bo z natury jestem człowiekiem, który nie poddaje się takim emocjom, prawda, większego stopnia. Ale sam jestem ciekawy, prawda, jak to się wszystko potoczy, jak to się wszystko zakończy. Jakiego wyniku dla Twojego ostrowieckiego samorządu pan oczekuje? No ja sądzę, że myślę, że nasz kandydat, pan Zdzisław Kałamaga, do drugiej tury przejdzie, bo takie założenie od początku przewidywaliśmy. Jeżeli chodzi o radnych? Natomiast jeśli chodzi o radnych, to sądzę, że też dobry wynik po prostu osiągniemy. Myślę, że może to nie być na poziomie takim, jakim osiągnęliśmy 4 lata temu, ale sądzę, że to będzie wynik pozytywny, dobry, prawda, który zagwarantuje nam dobrą pozycję w samorządach. To mocne poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości na arenie ogólnopolskiej. Myśli pan, że przełoży się tutaj na Ostrowiec Świętokrzyski? Powiem tak, te wyniki, które w tej chwili telewizja prezentuje, są to wyniki wyłącznie do sejmików wojewódzkich. I na bazie tych wyników nie można na dzień dzisiejszy, czy na tą porę, przesądzać, prawda, że te wyniki przełożą się również i na wyniki w takich miastach, jakimi jest na przykład Ostrowiec Świętokrzyski. Ja myślę, że PiS osiągnie ten poziom, jaki do tej pory osiąga, bo ma stały elektorat, prawda? I myślę, że ten poziom, jaki miał 4 lata temu, prawda, będzie posiadał. Dziękuję bardzo. To był komentarz Waldemara Marka Palucha, prezesa Stowarzyszenia Twój Ostrowiecki Samorząd. Wybory samorządowe dotyczą przede wszystkim naszych małych, lokalnych społeczności, ale nie sposób nie mówić o dużej polityce. Zaskakujący wynik Platformy Obywatelskiej, która okazuje się z tych nieoficjalnych sondaży przegrywa z Prawem i Sprawiedliwością. Jak podała telewizja, te pierwsze sondażowe wyniki wyborów pokazują zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Przyznam, że osobiście jestem trochę tym zaskoczony, ale jeśli by to się miało potwierdzić, to oczywiście gratuluję Prawu i Sprawiedliwości tego wyniku. Różnica nie jest duża. Myślę, że Platforma Obywatelska swoją pozycję dominującą w polskiej polityce, niezależnie już od różnic, jakie będą na tych dwóch pierwszych miejscach, z pewnością zachowała. Na uwagę na pewno zasługuje fakt, że frekwencja w całym kraju była dość wysoka. Według tych informacji, które w tej chwili są dostępne, pokazują, że frekwencja jest na poziomie frekwencji sprzed 4 lat. To pokazywało, że no niestety, ale ta praca, którą wykonujemy przez całą kadencję, nie przełożyła się na zwiększenie udziału obywateli naszego kraju w życiu publicznym. To martwi, ale myślę, że społeczeństwo ma też wiele powodów do tego, żeby być zniechęconym do polityki poprzez różnego rodzaju sytuacje na szczytach władzy, między innymi to, co mogliśmy obserwować kilka dni temu, dotyczące rozliczeń finansowych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Przenieśmy się na grunt lokalny. Jak Platforma Obywatelska, patrząc na te ogólnopolskie wyniki tutaj w Ostrowcu, wieszczy sobie sytuację? Jeśli byśmy osiągnęli te 27%, które jest w skali kraju, to z pewnością bylibyśmy zadowoleni. Myślę, że to, co do tej pory robiliśmy, jak przeprowadziliśmy kampanię wyborczą, jesteśmy pełni optymizmu i oczekujemy dobrego wyniku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dziękuję bardzo. To był komentarz Eligiusza Micha, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w powiecie ostrowieckim.
Ze mną jest Józef Grabowski, przewodniczący struktury SLD w powiecie ostrowieckim. Witam pana. Jak nastroje? No, myślę, że nie ma powodu do radości, natomiast jest to odzwierciedlenie chyba pozycji aktualnie w społeczeństwie. Jest to także efekt tego, że od wielu lat nie sprawujemy władzy, stąd też taka sytuacja. Myślę, że jesteśmy ugrupowaniem stabilnym i przewidywalnym, natomiast nie mieliśmy haseł jakichś nośnych. Realizujemy program koalicyjny. Sądzę, że trzeba z tego wyciągnąć wnioski i musi się zmienić również pozycja Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ten wynik sojuszu niezadowalający w tych wyborach. Oczywiście nie ma co ukrywać. Natomiast po raz kolejny jest ten rozchwiany rynek, dlatego że w ubiegłych wyborach pojawił się nowy twór polityczny, część ludzi odeszło od nas. Natomiast teraz również było także próba zdyskredytowania Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Powstał jakiś dziwny twór, Lewica Ostrowiecka. No właśnie, myśli pan, że Lewica Ostrowiecka może odebrać wam głosy, zaszkodzić w tych wyborach? Nie, bo to są ludzie zgrani. Myślę, że tu nikt nie uwierzy w te hasła, które są głoszone. Myślę, że poziom społeczeństwa ostrowieckiego i lewicy tej rzeczywiście, która jest blisko ludzi, utrwali się. To nie jest tak. Myślę, że to są ludzie, którzy szukają poklasku i próbują coś zrobić. No, gro to przecież ludzie, którzy byli wykluczeni z szeregów SLD. Próbowali się przykleić do twojego ruchu, to nie wyszło, to tworzą kolejny jakiś byt, który się nie sprawdza. Na pewno, jeśli chcemy być widoczni na rynku politycznym, musimy zmienić podejście, przybliżyć się do problemów ludzi, mieszkańców i to powinno dać efekt. Dziękuję bardzo. Józef Grabowski, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, komentował dla państwa pierwsze sondażowe wyniki wyborów samorządowych 2014. Leszek Sułek był jednym z kandydatów na urząd prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. Wybieramy się na posiedzenie jego sztabu wyborczego, aby sprawdzić, jakie tu panują emocje. Ze mną jest Leszek Sułek, kandydat na prezydenta. Witam pana. Dobry wieczór państwu. Chciałem zapytać, jak nastrój po zamkniętych już komisjach do głosowania? No, jestem dziwnie spokojny. Myślę, że będzie dobrze. Zdążyłem chyba w czasie tej krótkiej kampanii dotrzeć do dużej ilości mieszkańców naszego miasta i przekonać ich co do tego, że powinien być wystawiony jakiś nowy człowiek, który zmieni losy tego miasta po prostu. I ja właśnie jestem taką osobą. Nie boję się problemów, nie boję się konfrontacji z osobami, które rządziły tym miastem. Wiem, jak uzdrowić sytuację w naszym mieście. Reprezentuje pan formację polityczną, która tak naprawdę na ostrowieckiej scenie politycznej pojawiła się niedawno. Na co pan liczy? To znaczy, ja nie liczę na jakieś poparcie formacji, bo ona jest nieznana. Myślę, że ważne jest nazwisko i osoba. Ja na rynku tutaj ostrowieckim, że tak powiem, jestem od ponad 20 lat. W 1991 roku zarejestrowałem Stowarzyszenie Broniące Drobnych Przedsiębiorców o nazwie Klub Małego Biznesu. No, później było innych szereg stowarzyszeń, Samoobrona Mieszkańców, Stowarzyszenie Antykorupcyjne, Stowarzyszenie Jadłodajnia prowadzące stołówkę, Stowarzyszenie Nasz Ostrowiec. Cały czas jestem aktywny, cały czas pomagam ludziom. No i liczę na ich poparcie. To pewnie sprawiło, że zdobył pan wokół siebie kilkanaście osób, które chciały razem z panem iść do tych wyborów samorządowych. Rada Miasta, ile mandatów liczy pan, że uda się zdobyć? No trudno mi oceniać, bo nie są to osoby wyjątkowo znane, ani też zasobne pieniężnie, także no bądźmy realistami. 2-3 mandaty to byłby dobry wynik. No i mam nadzieję, że moje miejsce w drugiej turze też będzie pewne. A jeżeli będzie pan w drugiej turze, to z kim chciałby się pan tam znaleźć? No jest mi to obojętne, ale
Wydaje mi się, że tym drugim będzie pan Górczyński, ale będzie to łatwy przeciwnik do pokonania. Dziękuję bardzo, to był komentarz Leszka Sułka. Teraz już wiemy, frekwencja w Ostrowcu Świętokrzyskim nie przekroczyła 40%, dokładnie wyniosła 39,86%. A oto jak dziś wyniki komentują zwycięzcy i przegrani tych wyborów. Ze mną jest Jarosław Górczyński, człowiek, który dokonał niemałego przewrotu na ostrowieckiej scenie politycznej. Witam pana. Pierwsze pytanie, jak nastrój po tych wyborach samorządowych? Jest pan liderem w drugiej turze. Dzień dobry. Chciałbym na początku podziękować mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego, mieszkańcom naszego powiatu, za zaufanie, jakim obdarzyli Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego i za to, że udało się po raz pierwszy w historii wprowadzić 13 radnych do Rady Miasta. Nie było nigdy takiego wyniku. To świadczy o olbrzymim zaufaniu i o nadziejach, jakie mieszkańcy wiążą z nową Radą Miasta i z nową Radą Powiatu. Jestem bardzo zadowolony z wyniku swojego Komitetu Wyborczego do Rady Powiatu. Mamy 6 naszych przedstawicieli do Rady Powiatu. Jesteśmy drugą siłą i mogę powiedzieć, że to daje też duży impuls do tego, aby miasto bardzo mocno współpracowało z powiatem, bo nie zapominajmy, że miasto jest najważniejszym organizmem i największym organizmem w powiecie i to ono jak gdyby rzutuje na całość powiatu. Tak duże zaufanie, jakim obdarzyli pana i pana komitet wyborcy, to też bardzo duża odpowiedzialność za losy Ostrowca Świętokrzyskiego. Można powiedzieć, że będzie pan rządził niepodzielnie w Radzie Miasta, w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim, co też świadczy o tym, że jednak ta odpowiedzialność jest duża. Tak, ja to ciągle powtarzałem i powtarzam, tak jak pan redaktor zauważył. Wygrać wybory to jest 50% sukcesu. Drugie 50% ważniejsze to jest pokazać swoją pracą i pracą swoich przedstawicieli, swoich radnych, że to zaufanie, którym zostali obdarzeni, opłaciło się i że ta praca daje wymierne efekty dla społeczeństwa. Bo nie zapominajmy, że to mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli do Rady Miasta, do Rady Powiatu i za chwilę wybiorą swojego przedstawiciela, najważniejszą funkcję prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. To jednak nie koniec tej wyborczej batalii w Ostrowcu Świętokrzyskim. Druga tura wyborów jest pewna. Pana kontrkandydat Zbigniew Duda z Prawa i Sprawiedliwości pewnie też nie zamierza składać broni, także nadal trzeba mocno się mobilizować, aby te wybory doprowadzić do końca. Tak, wybory, druga tura za 2 tygodnie, 30 listopada. Poznamy wyniki, kto zwycięży walkę o fotel prezydenta miasta. Niezależnie od tego chcę powiedzieć jedną rzecz. Najważniejsze, żebyśmy myśleli dla dobra lokalnej społeczności. Tu na szczeblu lokalnym nie powinno decydować polityka. Powinniśmy właśnie polityczne zostawić z boku, bo my tu żyjemy, my tu mieszkamy i tu chcemy żyć i funkcjonować i musimy robić wszystko, żeby to miasto szło w dobrym kierunku i powiat. Dziękuję bardzo. To był pierwszy powyborczy komentarz Jarosława Górczyńskiego. Dziękuję bardzo. Ze mną jest Zbigniew Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który znalazł się w drugiej turze wyborów samorządowych na urząd prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Witam pana. Pierwsze pytanie, jak nastrój po tych wyborach? No bardzo dobry. To jest olbrzymi sukces Prawa i Sprawiedliwości. Wynik mój i wynik całego Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta i do powiatu pokazuje, że ludzie chcą zmian, że ludzie chcą, żeby wartości, które reprezentuje sobą Prawo i Sprawiedliwość, zaczęły mieć znaczenie w mieście i w powiecie. Widać, że jednak ten Ostrowiec, który do tej pory był nam dany przez władze koalicyjne, nie podoba się ludziom. Ludzie jednak oczekują, żeby było lepiej, żeby była praca, żeby był rozwój i dlatego na nas głosowali. Patrząc jednak na wyniki tych wyborów, olbrzymi sukces odniósł Komitet Wyborczy Jarosława Górczyńskiego, który w Radzie Miasta zdobył największą ilość mandatów i to chyba wystarczy mu, aby rządził samodzielnie. To znaczy,
jeżeli wygra wybory prezydenckie, to będzie rządził samodzielnie, bo ilość radnych zapewnia większość. Natomiast mamy przed sobą drugą turę, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo mocno zmobilizowany elektorat. Widać, że nie tylko elektorat Prawa i Sprawiedliwości na nas głosuje, głosują również ludzie, którzy do tej pory nie chodzili na wybory, głosują młodzi ludzie, którzy oczekują tych zmian, my możemy je tylko zapewnić. Najbliższe dwa tygodnie to ciężka praca? Służba społeczeństwu to w ogóle ciężka praca, bez względu na to, czy jest to praca w samorządzie, czy jest to praca prezydenta, czy jest to praca również kampanijna. Ja będę chciał przekonać wszystkich mieszkańców Ostrowca, że wiem i potrafię to miasto wydźwignąć z tej ruiny, do której doprowadził ją TOS. Dziękuję bardzo. To był komentarz Zbigniewa Dudy, który znalazł się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Pierwszy powyborczy komentarz polityczny. Naszym gościem jest Zdzisław Kałamaga, kandydat Twojego Ostrowieckiego Samorządu, Platformy Obywatelskiej i Sojuszowicy Demokratycznej. Panie starosto, jak nastrój po tej... Były kandydat. Były kandydat już. Otóż, proszę Państwa, nasze społeczeństwo uwierzyło w hasełka czas na zmiany. Nasze społeczeństwo uwierzyło w to, że TOS doprowadził do upadku miasta, z czym my się oczywiście nie zgadzamy. No i niestety moje stowarzyszenie, które współrządziło w Ostrowcu Świętokrzyskim przez ostatnie 8 lat, praktycznie przegrało wybory, wyczerpała się formuła stowarzyszenia TOS i po prostu takie są fakty, to są decyzje wyborców. Nie wolno się na nie obrażać, bo takie są losy każdego demokratycznego wyboru. Przy tej okazji chcę bardzo serdecznie podziękować za współpracę, jaka by ona nie była w trakcie kampanii wyborczej i pogratulować wszystkim nowo wybranym radnym i Rady Miejskiej, i Rady Powiatu, i do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, chociaż jeszcze na ten moment tych wyników nie znamy. No cóż, takie są koleje losu. Przykro mi tylko, że spora część naszego społeczeństwa, spora część wyborców uwierzyła w demagogię, w miałkie hasełka. Żałuję bardzo, że praktycznie nie było żadnej merytorycznej debaty, że praktycznie żaden z kandydatów nie przedstawił swojego programu, w przeciwieństwie do mnie, gdzie ja w sposób jasny i wyraźny mówiłem o istotnych, ważnych kwestiach dla dalszego funkcjonowania miasta. Ale demokracja na tym polega, że wygrywają ci, którzy tworzą większość, dlatego że bardzo mi zależy na moim mieście, na Ostrowcu Świętokrzyskim. Życzę wszystkim radnym miejskim, radnym powiatowym wielu sukcesów i zrealizowania tego, o czym marzą i mówili, jak to miasto powinno wyglądać. Będziemy się temu też przyglądać, bo przecież ja nie zamierzam się z Ostrowca wyprowadzać. Szczególnie interesująco wygląda sytuacja w Radzie Miasta, gdzie Twój ostrowiecki samorząd, jak wstępnie wynika, nie wprowadził żadnego radnego. No to jest najbardziej dla nas przykre i z tego również wnioski musimy wyciągnąć. Niewątpliwie zrobimy walne zgromadzenie, ogólne zebranie członków stowarzyszenia i będziemy próbowali na podstawie dyskusji wyciągać daleko idące wnioski w tym zakresie. I to jest też nauczka. Jednak mimo wszystko okazuje się, że to hasło, że oni już byli, jest takim hasłem, które chyba w Polsce obowiązuje i należałoby się chyba jednak zastanowić nad tym, czy te kadencje nie powinny być ograniczone do dwóch, mówi się dwóch kadencji czteroletnich albo dwóch kadencji pięcioletnich. Coś w tym chyba jest. Jeżeli chodzi o drugą turę wyborów, czy Twój ostrowiecki samorząd udziela poparcia jakiemukolwiek z kandydatów? Nie mieliśmy jeszcze spotkania. Ja oczywiście swój pogląd przedstawię na spotkaniu zarządu, które pewnie będzie w przyszłym tygodniu. I wtedy podejmiemy stosowne decyzje. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Ze mną jest pan Tomasz Wójcik, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Proszę nam powiedzieć, jak kształtuje się frekwencja wyborcza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzień dobry państwu. Frekwencja na zamknięcie głosowania wyniosła 39,86%. Znamy też już wyniki wyborów. Proszę nam powiedzieć, jak one się przedstawiają. Więc jeśli chodzi o wybory na prezydenta miasta, będziemy mieli drugą turę wyborów. Za 2 tygodnie będziemy głosować na 2 kandydatów. To jest na pana Jarosława Górczyńskiego, który zdobył 42% głosów, i na pana Zbigniewa Dudę, który tych głosów otrzymał 28%. Ile mieszkańców zagłosowało na obu z tych kandydatów? Odpowiednio na pana Górczyńskiego 10116, na pana Dudę 6729. Wiadomo też, jak będzie wyglądać układ sił w Radzie Miasta, tak? Tak, tak, to mogę powiedzieć. Niestety no, nie jesteśmy przed komisją wyborczą. Chwilowo mamy przerwę spowodowaną awarią systemu. Komisarz wyborczy zarządził przerwę do godziny 15, ale wiemy już, że Komitet Wyborczy Jarosława Górczyńskiego wprowadził 13 kandydatów do Rady Miasta, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 7, Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej 2 i jeden kandydat niezależny, pan Giemza. Czy wyniki do Rady Powiatu też możemy już podać? Nie umiem tego odpowiedzieć. Wiem tylko to, co dzieje się w Miejskiej Komisji Wyborczej. Dziękuję bardzo. To był komentarz Tomasza Wójcika, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej. W Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia jutro.